tej jesieni. Tami zatrzymał się. Przeładował i rzucił się do ściany najbliższej kalaty. Schował się za rogiem. Mam cię, sukinsynu. Wychylił się zza rogu. Błyskawicznie wycelował. Pociągnął za spust. Audiobook, jakiego jeszcze nie było. Rafał Molenda, Błękitna pustynia. Medyk! To był głos Maćka, dowódcy plutonu. Sierżant podniósł się. Sprintem dopadł do rowu i rzucił się na ziemię. Na miejscu dostrzegł dowódcę pochylającego się nad jakimś żołnierzem. Maciek pochylał się nad Sroką. Co jest? Gdzie dostał? Nie wiem. Nie widzę krwotoku. Po prostu upadł. Dopiero go ściągnąłem. Chyba jest nieprzytomny. Tami zaczął oklepywać nogi i ręce Sroki. Chcesz być następny? Muszę zdjąć mu kamizelkę. Pomóż! Sierżant zaczął odpinać pas kewlarowej zbroi Sroki. Dowódca ostrożnie uniósł bezwładne ciało żołnierza, a sanitariusz wsunął dłonie pod koszulkę rannego. Co? Nic nie czuję, jest mokry, ale to nie krew. Tami wsunął dłonie pod plecy. Maciek, nie wiem co jest. On nie ma rany, nigdzie nie krwawi. Zaraz, poczekaj. Sierżant zdjął chustę z szyi Sroki. Przeszła na wylot, jest rana wylotowa, przestał oddychać. Pomóżcie mi go wziąć na plecy, zaniosę Srokę. Tami! Wiem, co robię. On nie może czekać. Dowódca plutonu z młodym żołnierzem położył Srokę na plecach sierżanta. Trzymasz? Trzymam. Zróbcie osłonę. Wychodzę na płaszczatkę. Ognia! Reportaż wojenny w gwiazdorskiej obsadzie. W rolach głównych Robert Więckiewicz, Olga Bołądź, Łukasz Simlat, Jakub Gierszał, Tomasz Szuchart, Miłogost Reczek. Dźwięk Dream Sound. Muzyka Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Po co tam jedziesz? Jestem dziennikarzem. Obiecaj, że będziesz uważał. Będę uważał. Zaprasza Radio Szczecin.